Schronisko jest otwarte, tu każdy może wejść, każdy może zobaczyć. Właściwie przez wiele godzin, nawet jakby wieczorem ktoś przyszedł, nie sądzę, gdyby był sam, żeby ktoś mu nie pozwolił tutaj zobaczyć, co się dzieje w schronisku. No, jest... A jeżeli chodzi o te zarzuty, które twierdzą no tutaj przedstawiciele tej manifestacji, że no, psy są, czy zwierzęta są po prostu brudne, niedożywione, brak lekarzy, wolontariuszy. Rzadko które schronisko ma 3 lekarzy weterynarii, my mamy aż 3, nie na pół etatu, tutaj są aż 3 osoby, więc lekarzy na pewno nie brakuje. Jest czysto, nie wiem, myślę, że trzeba ich pytać, skąd mają te, takie informacje. Czy macie taką wolę, żeby pokazać właśnie jak jest? Chcemy ich zaprosić, niech wejdą, tylko stawiamy 2 warunki. Pierwszy, że muszą być cicho, bo to zwierzętom przeszkadza i drugie, że nie mają prawa otworzyć klatek. Ale mogą sobie pooglądać wszystko, jak wygląda, tylko problem w tym, że nie chcą, bo przecież mogli przyjść wczoraj, przedwczoraj, codziennie mogą tutaj przychodzić. No. No właśnie, a jeżeli przyszedłby ktoś z zewnątrz, zupełnie niezwiązany, chciałby zobaczyć, mieć własny pogląd na ten temat, czy ma prawo tu wejść, no, zobaczyć? Oczywiście, schronisko jest otwarte w określonych godzinach, tutaj przed chwilą też były, przychodzą różne osoby, no to codziennie może, każdy tutaj może wejść. Czyli nie macie nic do ukrycia, zwierzęta są... Miło, będzie nam miło, im więcej osób będzie zainteresowanych sprawą zwierząt, tym lepiej, mamy nadzieję, że będą też te osoby coraz więcej adoptowały zwierzęta. Tutaj możemy zadać pytanie? Tak, jak najbardziej. Protestujecie, są argumenty za, przeciw, ale nikt nie poszedł jeszcze zobaczyć zwierząt. Czy nie sądzi pani, że mimo wszystko powinni się, żeby wypowiadać się, żeby znać pełen obraz, pójść zobaczyć? Bardzo chętnie to zrobimy, ale najpierw chcieliśmy zabrać głos, bo wiadomo, rozejdziemy się po schronisku. Ja wiem, że w tej chwili prawdopodobnie w schronisku wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, bo tutaj pracownicy przez 2 tygodnie mocno nad tym pracowali, wiedząc, że będzie manifestacja. Podejrzewam, i dobrze się stało dla tych zwierząt oczywiście, że jakiś porządek tutaj został wniesiony. Ja bardzo chętnie później się rozejrzę, jak najbardziej, ale widząc materiały, które były też udostępnione powszechnie i słysząc od niektórych osób, które tutaj bardzo często też przychodziły, czy to po zwierzątko jakieś, czy też no, z różnych przyczyn tutaj odwiedzały, mam takie informacje, po prostu no, słyszałam, że no, warunki są fatalne. To jest no właśnie, ale właśnie fatalne, pani tak? Słyszała, natomiast my byliśmy też z kamerą, patrzyliśmy, jak to wygląda. Nie kiedyś wiemy, jak to... A nie wiemy. Nie, no widzi pani już posądza nas, nie, no, to nie tędy droga. Byliśmy... Nie, ale dzisiaj, proszę pójść zobaczyć dzisiaj, o to mi chodzi. Ale przecież wie pan, 2 tygodnie Ale przepraszam, ja nie jestem stroną, Mi chodzi o to tylko, że jeżeli dyskutujemy, nikt się nie pofatygował pójść zobaczyć zwierząt. Ale my to, tak jak pan mówi, my to na pewno zrobimy, bo to już jest tylko kwestia odwiedzenia tych zwierzaczków. W tej chwili apelujemy po prostu o to, żeby one mogły żyć, bo to jest schronisko, które ma chronić zwierzę, to ma być tymczasowe. A co by pani chciała, żeby to było zmienione tutaj? Przede wszystkim wolontariat. Bardzo bym chciała, bo bardzo bym sama chciała w tym uczestniczyć. To jest dla mnie najważniejsze. Wolontariat i otwarte drzwi organizowane chociaż raz w tygodniu dla wszystkich osób z zewnątrz. Praktycznie, żeby mogły przyjść tutaj zobaczyć. Może też właśnie wtedy zaangażować się jako wolontariusz. Dobrze, a te postulaty tutaj, bo wydaje mi się, że też jest tu jakaś polityka. Bo jest, są plakaty co, jakieś... Ja się jak, no właśnie, jak to, jak to wygląda? Proszę zobaczyć mój plakat i o to mi jak najbardziej. No, ale chcę, żeby się pani wypowiedziała też na ten temat. Bo czy ta polityka jest tu potrzebna, czy też musi być coś zmienione? Pan co, nie interesuje mnie, czy to pan Ragiel akurat jest w tej chwili prezesem, czy będzie ktoś inny. Ja bym chciała tylko, żeby zarządzał odpowiednio tym schroniskiem i żeby dobro zwierząt było najważniejsze. A nie jakieś polityczne układy, czy to będzie pan Ragiel, czy to będzie inna osoba, której... Ja nie wiem, nie wiem nawet, kto mógłby być inny, ale żeby z miłością do zwierząt, przede wszystkim z miłością do zwierząt. Ale, o to tutaj chodzi. Ale nawet dzisiejsza sytuacja to też jest w jakiś sposób, że nawet jeżeli to było zrobione na pokaz, to te zwierzęta tylko skorzystały, zgadza się? Ja właśnie to powiedziałam wcześniej. Cieszę się, że tu jest w tej chwili porządek, że zwierzątka być może mają wody, kuwety i tak dalej, że to też do tego się przyczyniło. Także ja jestem za, jak najbardziej. Że no bo dziwi nas podejście młodego człowieka, tutaj pana, który się w jakiś sposób jako inspektor podaje, natomiast nawet tego nie zobaczył. Jest to też dziwne, bo nawet dziennikarska właśnie między innymi powinność z jednej strony porozmawiać, z drugiej, on powinien to zobaczyć. Nie mam informacji takich, czy może ten pan był tu kiedyś,
zupełnie znienacka. Ale kiedyś to może być 4 tygodnie temu, bo 3 tygodnie temu już wiadomo było o manifestacji. Więc ja mówię o czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze, że tutaj coś się zaczyna dziać, trudno, czy ktoś trudno coś jest wie. Mówić coś, czego nie widzieliśmy, nie? Ale mogę, ale były te materiały, były bardzo drastyczne. Widział pan te materiały? Nie przeraziłem. Ma pani rację. W ubiegłym tygodniu również był dzień otwarty. Ale po raz pierwszy. Gdzie było po prostu podane do wiadomości, był komunikat przez pana rządcę. To się właśnie stało już po tym, jak było wiadomo, że będzie manifestacja. A co robiliście przez 30 lat? Czemu nie było wtedy drzwi otwarte? Proszę panią. Tutaj pan nam zarzuca, że nie pójdziemy zobaczyć, jak to. To nie jest zarzut, to nie jest zarzut. To jest tylko stwierdzenie faktów. Szczerze, ja na przykład nie pójdę, ponieważ ja jestem. No ale jak można. Ja mam pytanie, jako dziennikarz, jak można protestować przeciwko czemuś, czego się nie widzi? Pani widziała materiały. Widziałam które materiały. No nie były sfingowane, no nie wyglądało to. Wrażliwą osobą i bardzo po prostu wiem, że jeśli zobaczycie zwierzęta w klatkach, ale wie pani co, przepraszam, ale w tej chwili to mówimy o czymś takim, że nie wiemy, ale jak zobaczę, no to może trzeba zobaczyć, żeby dobrze, powiedzieć. Dla pana. Dziękuję bardzo. Ma pan chusteczki? Nie będą potrzebne. Znaczy byłem, wie pani, uprzedzam, nie są potrzebne. Ja byłem tam pierwszy raz i proszę mi wierzyć, nie było to mówione. Okej, to ja też pójdę. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że się polepszyło. No, Stwierdzimy, że jak najbardziej są potrzebne takie schroniska. Lepiej, żeby w schronisku było takie zwierzę, czy pies, czy kot, niż ma się błąkać bezdomnie po mieście, zagrażając i ludziom, bo wiadomo, nie każdy pies jest łagodny, są i groźne psy. Dlatego popieramy tą akcję, żeby zostawić takie schroniska w spokoju. Niech ludzie dbają tutaj o te zwierzęta. Bo na zewnątrz nie każdy dba o zwierzę. Niektórzy, tak jak dzieci, mają teraz głupie pomysły, potrafią krzywdę zwierzęciu zrobić, zwłaszcza wieczorami dzieją się straszne rzeczy, także tutaj ma te zwierzę spokój. Powiem tylko, że każdy ma prawo do swojej subiektywnej opinii, ja opinii tych ludzi nie zamierzam zmieniać, natomiast dziś plan jest bardzo prosty. Za chwilę wychodzę na zewnątrz do tych ludzi, jestem między innymi tutaj z dwóch powodów. Z przekonania uważam, że powinienem być, siadamy i rozmawiamy. Drugie jest takie, że również od tamtej części tych osób dostałem zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Temat jest bardzo prosty. Zapraszamy ich do środka pod warunkiem, że będą potrafili zachować, przestrzegać zasad tutaj panujących. Siadamy do stołu, jesteśmy przygotowani. Dyskutujmy, no czemu nie? Jeżeli mają jakiekolwiek uwagi, te uwagi przedyskutujemy. Ze swojej strony przygotowaliśmy tutaj wszystkie dokumenty. To schronisko w zeszłym roku miało 6 kontroli. Tak jak co roku tych kontroli jest bardzo dużo. Mało tego, no, przygotowaliśmy zestaw zadań, które są rozpisane z ramienia miasta. Możemy każdy przedyskutować, jak najbardziej przedyskutujemy wszystkie uwagi, które cała ta grupa ma nam do przekazania. Dyskutujmy, to jest podstawa. Ja nie chciałbym zajmować żadnej ze stron i popierać któregokolwiek stanowiska. Uważam, że fakty mówią same za siebie. Po pierwsze, no skończmy z mitem, że tutaj nikt nie może wejść. No, można wejść o każdej porze w momencie funkcjonowania schroniska, ta brama jest zawsze otwarta. To jest po pierwsze. I po drugie, no w mojej ocenie, i to jest subiektywna ocena, zwierzę nie potrafi oszukać. Proszę podejść do klatek, zobaczyć, jak te zwierzęta się zachowują. Ja rozumiem, że można mieć pewne zastrzeżenia co do funkcjonowania lub ewentualnie własnych odczuć na ten temat. No, niemniej jednak wypisywanie publicznie, że te zwierzęta są tutaj maltretowane, uważam, jest co najmniej mocno naciągane.